Witajcie, kochani, ponieważ tak ciepło przyjęliście mój film na temat Kybalionu, że postanowiłam zrealizować dla Was jeszcze jeden film na temat zarządzania rzeczywistością, jednak o nieco innej metodzie. Tym razem będzie to transurfing, metoda trochę mniej znana, mniej popularna, chociaż ostatnimi czasy zyskująca sobie coraz większy rozgłos. Według mnie mimo wszystko i tak warta nagłośnienia i warta Waszej uwagi. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na odcinek na temat transurfingu według Wadima Zelanda. Transurfing to stworzone przez Wadima Zelanda określenie nagłoszoną w jego książkach doktrynę o zasadach działania świata i zarządzania rzeczywistością. Pojęcie, choć jest nowe, to sama doktryna wykazuje dosyć duże podobieństwa do tego, w co wierzyli hermetycy czy hawajscy kahunowie. Sam Zeland przyznaje, że nie jest to wiedza nowa. O samym Zelandzie nie wiemy zbyt wiele. Jedyne, co możemy o nim powiedzieć, to to, że pochodzi on z Rosji. Z wykształcenia jest fizykiem, zajmował się w szczególności fizyką kwantową i informatykiem. Według mnie to bardzo szczególne i interesujące połączenie, które pozwala na spojrzenie na rzeczywistość z trochę innej strony. Zeland jest także autorem wielu książek o transurfingu. Spod jego pióra wyszło 9 książek na ten temat. To jest akurat tom 9, który szczególnie chciałam Wam polecić, dlatego że zawiera on podsumowanie wszystkich poprzednich książek. Więc jeśli nie jesteście do końca przekonani, czy Zeland jest dla Was, czy Was przekonuje, zacznijcie od tomu 9. To powinno dać Wam ogląd na to, o czym naucza Zeland i czy to jest dla Was, tak? Ja dzisiaj pokazuję Wam tylko ten tom 9, natomiast jeśli zdecyduję się dla Was nagrać odcinki o każdej książce Zelanda oddzielnie, to wtedy pokażę Wam pozostałe książki. Według Zelanda magia nie istnieje. Istnieje tylko znajomość zasad zwierciadlanego świata. A zasady te są dość proste. Albowiem wszystko, co jest wielkie, jest bardzo proste. Tylko fałsz albo rzeczy małe przybierają pozory nadmuchane, sztucznie nadmuchane, wyolbrzymione, skomplikowane. Udają rzeczy ważne, zawiłe, przeznaczone dla wyjątkowo inteligentnych osób. Dzięki transurfingowi magia przestaje być magią. Magia staje się rzeczywistością. Materialiści zajmują się tym, że pokonują przeszkody, które sami sobie stwarzają. Idealiści natomiast bujają w obłokach, otuleni marzeniami. Ani jedni, ani drudzy nie potrafią zarządzać rzeczywistością. To ich właśnie łączy. Ty dzisiaj tego się nauczysz. Zostań ze mną. Zasady transurfingu opierają się na dwóch kategoriach. Na myśli i na działaniu. Kategorie te odbijają się w dualnym zwierciadle naszego świata i rodzą swoje przeciwności. Tym sposobem po obu stronach tego dualnego zwierciadła mamy umysł, czyli logikę, i duszę, czyli serce. Działanie, zamiar wewnętrzny, i pasywność, czyli zamiar zewnętrzny. Umysł i działanie to świat fizyczny, natomiast dusza i pasywność to świat metafizyczny, który jest równie rzeczywisty jak ten świat materialny. Twoje motywacje, twoje myślenie, twoje zachowanie muszą być zrównoważone po wszystkich czterech stronach tego zwierciadła. Inaczej wpadniesz w wir pokonywania przeszkód albo odpłyniesz w świat marzeń. Po drugiej stronie zwierciadła znajduje się tak zwana przestrzeń wariantów, czyli wszystkie możliwe scenariusze przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń. Liczba wariantów jest nieograniczona. Kto ma dostęp do przestrzeni wariantów, ten ma zdolność jasnowidzenia. Tak, ta wiedza nie spływa na jasnowidzów z nieba, oni po prostu czytają ją z przestrzeni wariantów. Kiedy rzeczywistość fizyczna i współistniejąca z nią rzeczywistość metafizyczna stykają się na powierzchni zwierciadła, wówczas mają miejsce zjawiska paranormalne. Nasze marzenia senne to jest nic innego jak lot duszy w przestrzeni wariantów. Nasz umysł nie śni swoich snów, on je rzeczywiście widzi. Twoja dusza ma bezpośredni dostęp do przestrzeni wariantów, w której znajdują się stacjonarnie wszystkie tak jakby scenariusze, sceny i dekoracje,
coś jak kadry z taśmy filmowej, tak? One są przygotowane. Fenomen czasu przejawia się tylko podczas przesuwania się tej taśmy filmowej. Umysł występuje tutaj w charakterze obserwatora i generatora idei. Twoja pamięć to nic innego jak linki do danych w przestrzeni wariantów. Twój mózg nie byłby w stanie pomieścić tych wszystkich informacji. Kiedy twoje ciało umiera i ulega zniszczeniu, zniszczeniu ulegają również te linki. To dlatego nie pamiętasz swoich poprzednich żyć. Jednak w określonych warunkach linki te mogą być odzyskane. Umysł nie jest w stanie stworzyć niczego nowego. Możesz budować jedynie nowe warianty ze starych klocków. Wszystkie odkrycia naukowe i dzieła sztuki umysł człowieka czerpie za pomocą duszy właśnie z przestrzeni wariantów. Nie mylcie jednak przestrzeni wariantów z koncepcją wspólnego pola informacyjnego, gdzie dostęp do danej informacji może mieć cała społeczność i to bez potrzeby przekazywania sobie tej wiedzy, tak? Tak jak to się dzieje u aborygenów chociażby. Przestrzeń wariantów to stacjonarna matryca określająca wszystko, co mogłoby mieć miejsce w naszym świecie. Energia myśli człowieka w określonych warunkach może zmaterializować wybrany sektor z przestrzeni wariantów. Gdy dusza i umysł pracują razem, rodzi się coś takiego jak zamiar zewnętrzny, czyli czarodziejska siła. Wszelka magia związana jest z zamiarem zewnętrznym. Tak właśnie powstały starożytne piramidy egipskie. Zamiar zewnętrzny znajduje się poza człowiekiem i nie podlega on władzy jego umysłu, ale w określonym stanie umysł może uzyskać do niego dostęp. I tego właśnie za chwilę się nauczysz. Nasza rzeczywistość podobna jest do nieświadomego śnienia, śnienia na jawie. Znajdujemy się we władzy okoliczności, a życie niejako nam się przydarza. Dzieje się tak dlatego, że próbujemy wpłynąć na odbicie w zwierciadle, zamiast zmienić sam obraz, który w tym zwierciadle ma się odbijać. Tym obrazem jest kierunek i charakter naszych myśli. Nie wystarczy jednak samo pragnienie zmian. Konieczne jest, by obraz po jednej stronie lustra odpowiadał pod względem określonych parametrów sektorowi przestrzeni wariantów po drugiej stronie zwierciadła. Co więcej, trzeba umieć się obchodzić z tym dziwnym zwierciadłem. W zwykłym lustrze widzisz odbicie materialnej rzeczywistości. W zwierciadle świata, świat materialny jest odbiciem zamiaru i myśli Boga oraz wszystkich istot żywych, jego wcieleń. Każda żywa istota swoimi myślami i bezpośrednim działaniem stwarza warstwę tego świata. Warstwy te nakładają się na siebie jedna na drugą i tym sposobem każdy z nas wywiera wpływ na rzeczywistość. Bezpośrednimi działaniami wpływasz na obiekty świata materialnego, a myślami kreujesz to, co dopiero ma się wydarzyć. Dlatego właśnie otrzymujesz dokładnie to, czego nie chcesz, to, czego się boisz, czym się zadręczasz, o czym natrętnie i uporczywie myślisz. Kiedy nadajesz czemuś zbyt duże znaczenie, to powstaje tak zwany nadmierny potencjał, który wnosi wypaczenie do otaczającego Cię obrazu energetycznego, a to powoduje niepożądane okoliczności i zdarzenia. Nadmierny potencjał nie jest niczym złym oczywiście, ale do czasu, aż wypaczona ocena nie ma swojego odniesienia do czegoś lub do kogoś. Kiedy jednak zawyżona ocena czegoś zostanie postawiona w relację porównawczą do czegoś innego, powstaje również wówczas biegunowość. Biegunowość, która rodzi wiatr sił równoważących. Siły równoważące dążą do usunięcia powstałej biegunowości, czyli przeciwko temu,
kto tę biegunowość wywołał, a więc przeciwko tobie. Oceny oparte na porównaniu rodzą właśnie tę biegunowość, a siły równoważące likwidują ją drogą zderzenia przeciwieństw. Tak jak przeciwne bieguny magnesów przyciągają się. W rezultacie rzeczywistość odbija się w zwierciadle świata, jak w krzywym zwierciadle. Nie walcz ze światem, tylko pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Im bardziej będziesz się upierał, tym silniej będzie działał magnes przyciągania do twojego życia wszystkiego, co przeciwne. Energia myśli, zrodzona z jedności duszy i umysłu, przekształca możliwość w rzeczywistość. Jeśli poruszasz się z nurtem wariantów i nie zakłócasz równowagi, wówczas twoje życie płynie gładko i wszystko układa się w nim pomyślnie. Najczęściej jednak kierują nami nieświadome motywy, których siła sprawcza znajduje się poza naszą psychiką. Są to tak zwane wahadła, czyli niewidzialne, ale jak najbardziej rzeczywiste byty energoinformacyjne, zrodzone energią siły żywych istot. Pojawiają się one zawsze tam, gdzie można się posilić energią konfliktu. Nie są one zdolne do przemyślnego i zaplanowanego działania przeciwko człowiekowi, mimo wszystko jednak wyczuwają po prostu biegunowość jako niejednorodność w polu energetycznym i starają się podpiąć. Co więcej, one nie tylko pochłaniają energię konfliktu, ale w najbliższej, nieokreślonej przyszłości będą popychały człowieka do zachowań, które spowodują jeszcze więcej tej negatywnej energii. Żeby tak jeszcze Wam bardziej, lepiej, dokładniej wytłumaczyć, czym właściwie są te wahadła, podam Wam taki przykład, który myślę, że każdy w swoim życiu na pewno napotkał. Na pewno zdarzyło Wam się kiedyś, że szliście sobie drogą i ktoś cały czas szedł przed Wami, nie mogliście go wyprzedzić ani z prawej strony, ani z lewej strony. Próbujecie od dłuższego czasu wyprzedzić tą osobę, ją wyminąć, bo ewidentnie przez nią musicie zwalniać. Ale tej osoby nie da się wyminąć, tak? W momencie, kiedy zdecydujecie się już tak na ten krok, żeby ją jednak obejść, ona akurat robi krok w tę samą stronę i zachodzi Wam drogę. No i wtedy zastanawiacie się, co jest, kurczę, blade. Ona oczywiście nie robi tego złośliwie, bo przecież Was nie widzi. Ale coś ją popycha właśnie w tę stronę, z której Wy chcecie ją obejść. Tak jakby złośliwie, tak? Nie, to nie diabeł, to właśnie wahadła. Tak działają wahadła. I wahadła działają tak długo, jak długo nie jesteście świadomi ich działania. Kiedy to sobie uprzytomnicie, kiedy zaczniecie w swoim życiu zauważać te małe, krótkie momenty, kiedy wahadła próbują Was zaczepić, jeśli pozostaniecie dla nich nieosiągalni, nie dacie zburzyć swojego spokoju, powiecie sobie po prostu w duchu: a, wahadło, próbowało mnie znowu złapać, ale się nie dam. Jeśli pozostaniecie w stanie tej świadomości, nie dacie się zahaczyć, zostaniecie poza zasięgiem wahadła, wtedy wahadła przestaną Was dotykać. Jasna świadomość człowieka nie jest dla wahadeł przystępna. Im jednak w zupełności wystarczy podświadomość. Wszyscy w jakimś stopniu śnimy na jawie. Wiele rzeczy robimy automatycznie, bez zastanowienia. Szczególnie niski poziom świadomości mamy wtedy, kiedy znajdujemy się w domu lub kiedy znajdujemy się w tłumie. Dlatego, że w domu jesteśmy zwykle za bardzo rozluźnieni. Odpuszczamy samokontrolę. Niemal drzemiemy, tak? Kiedy jesteśmy sami w domu, pozwalamy sobie na jakieś małe pierdnięcie, tak? Czy inne jakieś zachowania, na które nie pozwolilibyśmy sobie, gdybyśmy znajdowali się wśród innych ludzi. W tłumie natomiast zachowujemy się zupełnie odwrotnie. Stajemy się zbyt spontaniczni i wchodzimy w korelację ze wspólnymi porywami całej masy. W kręgu kilku najbliższych, wybranych znajomych świadomość jest najaktywniejsza i zajęta właśnie samokontrolą. Podczas gdy siły równoważące zderzają przeciwności, to wahadła robią wszystko, aby rozniecić energię powstałego konfliktu,
jak najdalej i jak najszerzej. Takie jest prawo wahadła. Chciałam Wam tylko jeszcze przypomnieć, że o wahadłach była też mowa, kiedy mówiłam Wam na temat Kybalionu, także te nauki, one się ze sobą pokrywają. Jeśli powstał opór, to kolejne zdarzenia będą zmierzać do zaostrzenia konfliktu, a każdy rozejm będzie tylko chwilowy. Tam, gdzie działa prawo wahadła, tam nie ma miejsca na rozum. Wahadło kieruje podświadomymi motywami stron konfliktu, aby zwiększyć tą energię konfliktu. Człowiek pozostaje jednak cały czas nieświadomy wpływu, jakie na niego wywiera wahadło. Prawdziwe piekło rozpęta się jednak, kiedy uwaga wpada tak zwaną pętlę przechwytu. Specyficzne grupy społeczne, jak na przykład armia, gang czy sekta religijna, mają swoje stereotypy zachowania i myślenia, które z kolei usypiają i otwierają podświadomość na działanie wahadeł. Wówczas dochodzi do naprawdę niezrozumiałych i okrutnych rzeczy. To jest właśnie odpowiedź na Wasze ewentualne pytania, gdybyście się kiedyś zastanawiali, jak to możliwe, że doszło do Holokaustu? Jak to możliwe, że doszło do jakiejś rzeźni, do okrutnych morderstw? No właśnie tak, zadziałały wahadła. Wahadła są źródłem największego zła. Oczywiście nie wszystkie mają tak potężny stopień destrukcyjności. Wiele z nich jest zupełnie nieszkodliwa. Jakie by one nie były, raczej mało prawdopodobne, żebyś zdołał się od nich wszystkich uwolnić. Jest to po prostu niemożliwe. Ale to, co możesz zrobić, możesz zacząć działać świadomie i wykorzystywać je do swoich własnych interesów. Zrozumienie faktu, jak wahadła tobą manipulują, to już jest połowa sukcesu. Siła wpływu wahadła jest odwrotnie proporcjonalna do świadomości. Im większa świadomość, tym mniejszy wpływ wahadeł. Wahadło ma władzę nad tobą tak długo, jak długo śnisz na jawie. Ale przebudzenie musi być bardzo konkretne i wyraźne. Musisz powiedzieć sobie, w tej chwili nie śnię. Doskonale rozumiem, po co tu jestem i co robię. Co jednak, kiedy ktoś ci gra na nerwach? Zdarza się. Teściowa, nie wiem kto. No, ktoś gra ci na nerwach, tak? Jak długo będzie się utrzymywało twoje poddenerwowanie, tak długo pajac będzie podskakiwał na sznurkach. Wahadło pochwyciło twoją uwagę w pętle przechwytu, i aby się z niej wydostać, trzeba przeskoczyć w obojętność. Nie chodzi tu o tłumienie własnych emocji, lecz o skoncentrowanie uwagi na czymś zupełnie innym. Aby uwolnić się od pętli przechwytu, musisz przekierować swoją uwagę. Jeśli Was zainteresowała doktryna Vadima Zelanda, Transurfing, jeszcze raz polecam wszystkie jego 9 książek. Ja na swoim kanale będę starała się mówić trochę więcej o Vadimie Zelandzie i przybliżyć Wam jeszcze bliżej tę naukę. Na dziś to, kochani, już wszystko. Żegnam się z Wami ciepło. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi kciuka w górę. Jeśli Wam się nie podobało, zostawcie mi też kciuka w dół. Każdy kciuk u mnie na wagę złota. Zasubskrybujcie mój kanał, żebyście nie przekabili przyszłych odcinków. Oczywiście, jeśli chcecie. Nie będę nikomu mówiła, jak ma żyć. I do zobaczenia, kochani. Pa, pa!